Siemaneczku, siemaneczku. Ostatnio były karpie w rusku. Dzisiaj pora na Fisher Online. Znowu jesteśmy we Francji, tylko dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj sobie spróbujemy dorwać naprawdę dużą, ale taką, wiecie, dużą sztukę, nie? O co tu chodzi? Żeton badacza. Aha, tu są specjalne zadania, słuchajcie. Jest dodane nowe łowisko i za te żetony badacza bodajże 3 sztuki tych żetonów można sobie na godzinę wejść na łowisko na Stany Zjednoczone. Tylko nie wiem, gdzie się kupuje dokładnie tą przepustkę. Czekajcie, zaraz zobaczymy. O, tutaj, dokładnie. Podróż do Tysiąca Wysp. Jak widzicie, za 3 monety 3 żetony badacza i tam możecie sobie chyba na 2 godziny jest ta wejściówka z tego co patrzyłem, także tak to wygląda, można fajnie sobie zrobić, zobaczyć nowe łowisko, ono będzie w DLC tutaj do kupienia niedługo, to będzie to łowisko, nie wiem ile ono może kosztować, no ale na razie, tak jak mówię, za żetony badacza możecie sobie na 2 godzinki tam wskoczyć, także chyba fajna opcja, no ja na razie tego nie robię. Na razie się tym nie zajmujemy, aczkolwiek, no zobaczymy. Zacznijmy od Zanęty, tylko czekajcie, ja tutaj dawno nie grałem w tego i nie mogę sobie teraz tego znaleźć. Dobra, Zanęty mamy. Karp miód. Karp miód to nie, czekajcie. Ja bym sobie spróbował dzisiaj na kukurydzę, dlatego na ten miód już łowiłem, ale jakoś to tam nie szło mi za bardzo. Karp miód. Glina mielona, leszcz. Jesiotr pokarm. To chyba nie tak. Dobra, to ja zaraz tu rozkminię i zaraz do was wracam. Dobra, ogarnąłem. Zrobiłem 2 zanęty. Jedną zrobiłem z kukurydzą, zaraz zresztą wam pokażę. Przyjaciel ponton jest. I teraz tak, te zanęty. Zanęty, słuchajcie, zrobiłem 2. Karpiowa, ta z miodem jednak, bo tutaj nic innego nie mogłem kupić. Także tutaj jest, baza jest karp miód. Do tego dodałem wanilię i kukurydzę. A drugą zrobiłem, słuchajcie, taką jeszcze dodałem, baza jest ta sama i jest kukurydza taka zwykła z puszki dodana i do tego jeszcze kukurydza mielona. No i to jest na tych wędeczkach. Tutaj jest ta właśnie zwykła kukurydza i kukurydza mielona. Na dwójeczce wanilia i kukurydza. Zobaczymy, jak to będzie hulało. Trzecia wędka to jest spinning oczywiście. I spróbujemy sobie zrobić, wiecie co, to zadanie na te 2 tokeny, to wtedy sobie skoczymy. Skoczymy sobie i zobaczymy, jak wygląda to nowe łowisko przy okazji. Także taki jest plan na dzisiaj, słuchajcie. Plan na dzisiaj jest taki właśnie, że łowimy duże karpie. O kurde. Ocie panie, ale żem to machnął. 39 metrów to nie. Tak myślałem, tu troszkę bliżej. 28 to też nie. O, to już lepiej. Siedemnaście. To mi pasuje. Dobra. To trzeba to jakoś tak leciutko, widzę, rzucić. Ile tu jest? 18. Ok. Czyli to mamy rzucone. Ja sobie jeszcze tu wezmę grę na cały ekran. O. To jest w wodzie, dobra. Tutaj coś się rzuca i zobaczymy, co tu siądzie. I cyk. Przy okazji jeszcze jakiegoś zębacza tu dorwiemy. Ile ja ich muszę? 2 sztuki tylko muszę. Od 2 do 5 kilo, to spokojnie, raz, dwa zrobimy.
Tak to wygląda. Miejscóweczka 76-29, 75-29. Łowisko to oczywiście stawy we Francji. Ale że aż tak? Wędka numer 2. Dobra, tniemy go. O, skubany. Dobra. Kije mam 25 kilo, także trzeba tutaj uważać troszeczkę. A i tak przyjaciel ponton, na razie czego, jest obok. No to nie rusek. Tutaj można pompować elegancko te rybcie. Teraz zobaczymy, co to nam siadło. To nie będzie nic dużego. Szybko daliśmy radę go wyholować. Nie dadzą tu odpocząć. Ręce będziemy mieli jak pudzian zaraz. O, tutaj maluszek. Pospoliciak, ale malutki, malutki, dobrze. O, tutaj karpiki nie dają odpocząć. Na te szczupaki to trzeba będzie się chyba oddzielnie tu wybrać. Bo tu skubańce jeden za drugim branie, także ta kukurydza tutaj robi robotę. Prawda, karpiki no nie za duże. Ale są, to najważniejsze. Miejscóweczka przyjemna dla oka. Dobra, kolejny 7 kilo. Siateczka się kończy niestety. No ale nic. Ale nic, dobra, tutaj leży. Może w nocy coś uderzy większego.
Na razie cisza i spokój. Smuteczek. Na spinning to smuteczek na razie. Karpiki nadrabiają ewidentnie, tylko mam za małą siatę, 50 kilo, to nie jest siata na karpie, kurde. Dawaj tego maluszka. Tutaj szczupaków nie łowiłem, tam koło tej wyspy. Jak ktoś oglądał odcineczek, to tam mega fajnie takie szczupaczki po 5 kilo siadały. Że chyba, żeby zrobić to zadanie, to ja właśnie tam sobie już polecę. O, dobra, coś mamy. Chyba nie będzie to szczupły, tylko basik, ale zobaczymy. Na szczupaczka to słabo walczy, chyba, że to będzie jakiś, kurde, taki, wiecie, glucik. A jednak szczupaczek. Będzie miał 2 kilo? Jest. Dobra, jeszcze jeden został w takim razie. O! Na drugą zanętę branie. Wełnówka numer 2 tniemy. Ale nic. Maluszek. Dawaj go tu na brzeg ładnie. I cyk. Dobra, siata pełna. Także ja tutaj lecę sprzedać te rybki. Zobaczę, ile tam za nie dostanę i zaraz się widzimy. Także fajne miejsce. Jak ktoś chce sobie pokarpiować, to polecam. Ładnie tutaj ryba siada, jak widzicie. Siateczka 50 to moment i zamknęliśmy ją. Co prawda dostałem tylko za to 200 monet. No karpie nie są jakieś tutaj super, jeżeli chodzi o zarobek, chyba że te albinosy, kurczę, one za nie dobrze bardzo płacą. Ale to temat na inny odcinek, wybierzemy się na albinosiki. Zobaczymy. Dobrze. Bierzemy się za spina. Brakuje nam jeszcze jednego szczupaczka. Mógłby uderzyć tu raz, dwa. Nie, tutaj karpie to nie dadzą połowić. Maluchy. No, ładnie. Taki koło dyszki będzie miał. Czekamy tu na dużą sztukę, co prawda. Ja dzisiaj dla was mam tak godzinkę sobie zarezerwowałem. Mam nadzieję, że coś przez tą godzinkę tutaj złowimy fajnego. Że nie skończymy tutaj na rybkach wielkości, o właśnie, 7 kilo. Tylko jednak coś nam tutaj fajnego dziubnie dzisiaj. No, znowu. O, dobra. Ładnie zaatakował basik tutaj. Dobra, bierzemy to. Dwa brania. Najpierw maluszka wyciągamy. Zaraz tamtego, zanim zacznie nam tutaj hałasować ostro.
A tu też maluszek. No dobrze, dobrze. Tak też bywa. Cztery metry, okej, dobrze, dobrze, tak ma być. No i teraz tu by się ten szczupły jeszcze przydał. Na szybkości. To bym miał dwie monetki. I wtedy jedną sobie gdzieś bym dobił, raz, dwa. Hello. O proszę, dobrze. Początek obiecujący. No, niestety za szybko nam odpuścił, żeby to była jakaś konkretna sztuka. Szkoda, szkoda. Ładnie się zaczęło. No, pokaż się tutaj, pokaż. Do kamery. W podbieraczek 8 kilo. Zdziwiona morda. Cyk. No dobrze. Na szczupaka to będzie trzeba do rana pewnie już poczekać, kurde. Chociaż 20 dopiero, no to może, może. Jeszcze się uda. O, to może być szczupły. Nie zauważyłem, czy on od góry wyskoczył. Co to jest? Co to jest? Też chyba jak na szczupaka to za bardzo się kręci. No, basik. Tylko basik. Dobra, dawaj go tutaj. Zaatakował ładnie. No, także zanęta widzę tutaj miodowo-kukurydziana się sprawdza. Kulki kukurydziane. Kulki kukurydziane. Kulki o smaku kukurydzy, także też działa. Co, ja tutaj znowu muszę robić wycieczkę, żeby sprzedać ryby. No nic, dobra, to zaraz przerwa i widzimy się. Tak to wygląda, słuchajcie, te basy czarne są bardzo dobrze płatne. Jakby znalazł sposób, żeby takie kurde cały czas ciągać, to po 40 za 2 kg. Spoko opcja. Że trzeba by to było... Trzeba by to było rozkminić. Ja biegnę, widzimy się na miejscu. No, chciałem szczupaka, dorwałem suma na blachę, także tak też można. Myślałem, że ładne branko było, a tutaj kilogramowy sumik. Kolejny karpik, jak widzicie tutaj z lewej strony pode mną, no same maluchy siadają. Że tutaj nic nie zrobimy w tym temacie. Gdzieś tutaj machnąłem i ten sum uderzył, także zaraz jeszcze raz zobaczymy. Z dna podebrał tą moją przynętę. No, niestety jest nocka i to jest problem. A
Ale nie poddajemy się, nie poddajemy się. Tutaj czekamy ciągle na dużego karpia. Na razie bez szału. 8 chyba kilo największy. Takiego, no na 20 to by się przysadził, nie? 20 wyciągnąć to już byłoby spoko. To już chyba jest trofka w ogóle, 20. Zaraz sobie zerknę w statystyki. O, dobra. Kolejny glutek. Kolejny glutek, niestety. Tylko tyle, że pozarabiamy sobie kasę. W takim razie. Pospolity 3 kilo, dobra. Zbieramy sobie kasę i pozbieramy sobie trochę expa. Czekajcie, rekordy. Rekordy jak tutaj wyglądają. Karp pospolity, proszę, 27 kilo. Uuuuła. Na cytrusika niby. Lustrzeń na truskawki. Golec na truskawki, 47, ale bydlak. Ja nie wiedziałem, że one takie tu już aż są, to ja się trochę teraz cykam. No nieźle, nieźle. Kolejny maluszek. Ale nie mam zanęty truskawkowej. Może by spróbował na truskawkę jedną sztukę założyć. A może następnym razem. Może następnym razem. To jest plan. Na kolejny wypad poszukamy dużego karpia. No tutaj siedzi. Tutaj siedzi golec i ten zwykły. No ale na razie nie bierze. Na razie nam nie bierze. Także czekamy. Słuchajcie, z jedną zmianę zrobiłem. Kupiłem nowe haczyki. Bo małe te karpiki tam brały, także założyłem ogromny haczyk, 4-0, zobaczymy. Mam nadzieję, że na to jak coś huknie, to już będzie porządny karp. Bo powiem wam szczerze, takich kurde po 2 kilo to mi się nie chce wyciągać. Także zobaczymy, na razie jest nocka, wiadomo te brania mogą być słabsze. Do tego rzuciłem sobie spławiczek, bo nie chcę już mi się tym spinningiem machać. Szczupak jak nie brał, tak nie bierze, więc chyba nie ma sensu go tam męczyć. Więc sobie tutaj jeden spławiczek i czekamy, zobaczymy co tu będzie w ogóle się działo. No mówię, haki założyłem, wszystko jest to samo, tylko założyłem 4-0 hak, on tam jest napisane, że to jest ogromny hak. Zobaczymy, mam nadzieję, że na ogromne haki będą brały ogromne ryby. No i co, czekamy na jakieś konkretne branko. Jest, zdążyłem powiedzieć. Dobra, cykam się, trochę się cykam. Dobra. Ej, tak jeszcze nie było. Takiego brania jeszcze nie mieliśmy. Chyba będzie grany zaraz tutaj przyjaciel ponton. Ho, ale odjeżdża. Bajunia. No, spróbujemy go tak na razie poszarpać, może się zmęczy. Ale na razie to ucieka. Dobra, nie wyciągniemy go z brzegu. Ciśniemy za nim. To będzie ładna sztuka. Poszedł w te krzuny tutaj. No taki był plan, taki był plan. Właśnie na taką rybę tutaj się zasadziliśmy. Znaczy na taką, zaraz się okaże, że to 8 kilo tylko.
bokiem się zaciął, kurde, za górną płetwę i nie jesteśmy w stanie go rzucić, ruszyć. Pomyślałem o żywcu i mówię, że nie jesteśmy w stanie go rzucić. Swoją drogą ciekawe, na co to byłby żywiec, taki karp 10 kilo na żywca rzucony. O, to musiałaby być ładna rybka. Dobra. Zwolnijmy troszkę, zobaczmy, jak wygląda ten nasz grubasek. Czy tu w ogóle będzie cokolwiek widać? Na razie przymurował gdzieś tu przy dnie. Jest. No, taki niezły, niezły prosiaczek się nam trafił. Dobra, podpompujemy go jeszcze tu do wierzchu, do góry troszkę. Dobra. No, fajnie jakby zechciał wyjść na wierzch. Czekajcie, wypłynie. Gdzie masz podwierak? Dobra, nie jestem w stanie go podebrać na razie. Czy na razie to nie jestem w stanie go do góry w ogóle tym kijem szarpnąć. Dobra, dobra. To może być nasza szansa. No, 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 Mireczku. 23 kilo. 23 kilo, ale to nie jest nawet trofka 23. O kurde. Dobra, dobra. No, powiem wam, myślałem, że to będzie to, po co przyszliśmy, ale no, nie, 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 to nie to. Chciałem 20 kilo karpia, jest 23. Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? Co tutaj się dzieje? Tutaj jest branie? Nie. Dobra, naszego przyjaciela odstawiamy. To była wędka numer 1. Nieźle, nieźle. Ciekawe, ile taki grubcio jest warty. Sprawdzimy sobie oczywiście. Pewnie nie za dużo, ale troszkę. Dobra, czekamy na kolejne. Porządne brania, dobrze. No, bierze. Tu zmniejszyłem haczyk. Na trójkę też jest duży, ale rozmiar mniejszy założyłem, bo nie było w ogóle brań. I zobaczymy, co na trójeczkę będzie się dało, ale już widzę, że zdecydowanie mniejsza sztuka. Pytanie, czy na tą czwórkę nam się tak trafiło. Jedna i to wszystko. Czy faktycznie na czwóreczkę będą siadały takie, kurde, ogromne sztuki. No bo tutaj to taka ósemeczka chyba, nie? Tak standardowo. To, co łowiliśmy też na dwójkę. No, 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 czyli na trójeczkę. Na trójeczkę są od razu brania, tylko zmieniłem. Ale takie standardowe, także kurde, czekam aż ta kij numer 1. Tu jest czwóreczka założona i na to czekamy. No dobra, 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 dobra. Nie, no widzicie, trójeczka, haczki, takie maluszki. To będzie znowu malutka rybka. To nawet nie będzie piąteczka. Chyba, że nie walczy na razie. No nie, to nie będzie duża sztuka. Nie będzie duża sztuka. No ale 6 kilo to nie tak źle. Dobra, raz jeszcze rzucimy tutaj. Opadło na dno, odkładamy. I zobaczymy, co tu będzie dalej. Nie dadzą odpocząć. Dosłownie sekunda minęła i od razu jest branie. Ale chyba wrócę do tej czwóreczki, bo widzę, że tu maluchy. Dobra, musimy iść sprzedać te ryby. Zobaczymy, ile za takiego grubaska dostaniemy hajsu. $150 monet za takiego jest. No to jakby takich połapał więcej.
Całkiem sympatycznie, nie? Znowu muszę biec. Dobrze, że to blisko jest ta miejscóweczka, jest tutaj, to się dość szybko biega. Kondycję robimy, także widzimy się przy ładnym branku. No, jest znowu branie na nasz największy hak. Dobra. Kurde, aż się gęba sama cieszy. Jak ten kołowrotek trzeszczy. No, ale ten będzie zdecydowanie mniejszy, tego wyciągniemy. Chociaż tamten też tak nie atakował na początku, a później jak poszedł, to... No, co to będzie? Co to będzie? 20 kiloton na pewno nie ma. To będzie jakieś koło dyszki, jak coś. Troszeczkę się stawia. Troszeczkę się stawia. Kurde, no wygląda ładnie. No nie, to... No dobrze, trudno. Trudno. Postraszył. Dawajmy go w podbierak. 11 kilo. No i ładnie, dobra. Do wody z powrotem. Cztery metry, okej. Okay. No tak mam, jedną mam, słuchajcie, rzuconą tutaj na 3 metry, to chyba na tą płytszą, no i tu w tą, teraz to rzuciliśmy w głębinkę. No i tak, zaczyna się dzień, także liczę, że będą jakieś branka. Zobaczymy, odcineczek 32 minuty, no kurde, dobra, jeszcze mam tak z 15 minut, także możemy poczekać na jedno branie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jest branko na grubaska. O, było branko, nie trafiłem. Ajajajaj. No nic, przegapiłem. Szukałem szczupaka i kurde... Przed chwilą jeszcze było. Ajajaj. No, jest kolejne branko. Słuchajcie. Zmniejszyłem haczyk. Bo powiem wam, że na ten duży nic nie bierze. Co prawda na tym pierwszym kiju zostawiłem ten największy hak. A tutaj założyłem średni haczyk. No i coś się dzieje, nie? Hamulec tu chyba jeszcze tak. Hamulec mogę podciągnąć. No, ciekawe, wyholujemy go tak? Niekoniecznie. No, pierwsze branie. Zmęczy się czy nie zmęczy? Widzę te wędeczki 25 kilo na taką walkę, kurde, z większymi sztukami troszeczkę dalej przysłabe są. Że zaraz popłyniemy po delikwenta. Kurde, już trochę odpłynął z kubaniutki. Wydawało mi się, że bliżej jest. No dobra, co my tu dorwaliśmy? Pokaż tu się.
No. No dawaj. Już wiem, że nie jesteś tak leniwy. Dawaj, grubasku, dawaj. Podbierak, podbierak. Gdzie jest podbierak? No nie. No będziemy się troszeczkę chyba z nim męczyć. No trudno, no trudno. Tak to już jest na dużych rybach. Kamerki nie ma dzisiaj, słuchajcie. Wyłączyłem kamerkę, bo powiem wam, że tak się nie wyspałem, że normalnie mam wrażenie, że wyglądam jak zombie, także nie będę was straszył, bo tą część teraz dzisiejszą nagrywam w niedzielę rano. Pierwsza część, te pierwsze pół godziny nagrywaliśmy w sobotę. No i taką miałem ciężką noc dzisiaj miałem, że po prostu ta kamera to nie, nie. Nie będę was straszył, no. No dobra, dawaj, dawaj grubasie. Pięknie, pięknie, tylko za daleko, no. No, no weź go, podbierz. Kurna, chłopie. 17 kilo. Okej, no bo wczoraj był większy. Wczoraj był 23 chyba nam wpadł, także tutaj jest, coś się dzieje. Nie za blisko, nie za blisko. Troszeczkę za blisko, ok. 22 metry chyba mam tutaj machnięte. Tu założyłem sobie, słuchajcie, jeszcze wędeczkę na leszczyka. Ale na razie cisza, kompletna cisza. Tu pierwsza sztuka. 17 kilo całkiem przyzwoicie bym powiedział. Poczekajmy sobie na kolejne branie, zobaczymy czy jeszcze coś dobrego uderzy. No i gryzie na ten mniejszy haczyk, także chyba nie ma co tutaj na taką krowę łowić czwóreczkę dużą. Bo tu ładne brania są na ten średni hak. Zmieniłem zanętę, słuchajcie. Zanętę zrobiłem tą na karpia. Karp miód. Nie dodałem żadnego tam dipa do tego. Tylko i wyłącznie dodałem kukurydzę. Także dzisiaj jest mieszanka ta miodowa na karpia. W niej kukurydza. No i na to kuleczki. Kulki kukurydziane, tak? O smaku kukurydzy. O. Zobaczymy jak to będzie się sprawowało. Na razie idzie, nie? Kolejna rybka siedzi na to. Że chyba nie będzie źle. O, jest tutaj branie na duży hak. Dobrze, tylko czy to jest branie na duży hak, duża ryba, czy jakiś walczak się nam trafi? No, na razie chyba ściągniemy to. Chyba się uda. No ładnie, ładnie. To lubimy, to lubimy. Kapkę szybko wciągnąłem. Kurde, na tych rybach to kawa nie wiadomo kiedy znika. Jak w rusku naciskasz na termos i nie ma. Dobra, tego powinniśmy sobie ładnie wyholować. Postraszył tylko uderzeniem na to
duży hak, ale szału nie robi, chyba że na razie. Zaraz jak pójdzie, się odwinie na płetwie. Dobra, pokaż, co my tu mamy. Dobra, i dawaj go do góry. Dyszka będzie, nie? 12 kilo, proszę bardzo. No i o to chodzi, o to chodzi. Jednak trzeba się tutaj w dzień zasadzać na te ryby. W nocy jakoś takich bran nie było za ciekawych. Słyszycie, jak to grzechocze? Jak to pięknie gra. Zobaczmy, co tu siedzi za glucik. Dwie ładne sztuki wyjęliśmy. I teraz będzie gluciarnia siadała. No i dobra, co my tu mamy? Maleństwo, bo maleństwo, ale level idzie, nie? Powolutku. W ogóle to chyba nową rzekę odblokowałem, zaraz sobie to zobaczymy. 22 poziom, tak mi się wydaje, że coś tutaj mamy nowego. Podróże. Włochy odblokowałem, o, no to trzeba będzie... Trzeba będzie sobie do Włoch pojechać i zobaczyć. Co tam jest? Następne łowisko to będzie, co sobie odblokujemy? Finlandia. No dobrze, dobrze, to powolutku trzeba robić te levele. Za mało gram, kurde, za wolno to idzie. O, powiem wam, truskawkę założyłem. Dobra, dobra, już, już, już. Truskawę walnąłem. I od razu. Od razu uderzenie na truskawkę. Oj, tego to chyba nie wyciągniemy. Że nie będziemy się bawić. Zobaczymy, co to. Taka na zamknięcie odcineczka byłaby idealna, nie? No, na razie nie walczy. Podpłyniemy troszeczkę szybciej do tego. Z brzegu, powiem wam, szalał, szalał, a tutaj jakoś na razie przymurował się, albo mamy szczęście, że sobie stanie i da się wyciągnąć, albo zobaczymy. Dobra, dawaj go do góry. A, do góry to nie chcę wyjść. Wygląda zacnie. Patrzcie na to. Skubaniutki. Nie chcę wyjść. Dobra, mamy szansę. Czy się uda? No, dawaj, 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 mordo. Patrzcie, jak idzie, jak delfin razem z tym, z pontonem idzie obok sobie, pływa. Wywalone płetwy ma na nas. No, 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 no. Siedzi. Nie, nie siedzi. Kurde. Jak to możliwe? Gdzie on jest? Gdzie ten skurczy? A, siedzi tu przed nami płynie. No dobrze, dobrze. Trochę go tu poszarpiemy. No, dawaj, dawaj, dawaj. Bierz ten podbierak, chłopie. 22 kilo. Ajajajajaj.
A jeszcze troszeczkę brakuje, troszeczkę brakuje. Żeby to był ten pospolity, to już trofka jest 20. 20 kilo z tego, co widziałem. No, a zarzucić to kto zarzuci? To ja będę to rzucał? No i na pożegnanie, słuchajcie, na pożegnanie, bo nasz odcineczek dzisiejszy już 40 minut, także ostatni karpik. Uuu, nie pożegnamy się tutaj dużą sztuką. No nic. Powiem wam, te karpie, kurde, jakieś tutaj brań nie mieliśmy, nie wiadomo ile. No ale troszeczkę tej kasiorki zawsze wpadnie. To takie 2 kilo, 2,5 kg na pożegnanko. Nie, schowaj mi ten kij. Tą wełnkę jeszcze sobie zwiniemy. Tak to wygląda. Zabieramy nasze sprzęty, sprzedajemy. Mówię, takich 20 kilo jakby połowił, to naprawdę dobra kasa za to jest. 147 monet, także całkiem spoko. 2000 z kawałkiem mam, wczoraj miałem 800, jak zacząłem nagrywać ten odcineczek, także tak, moi mili. Łowisko Francja, chyba następny odcineczek mam ochotę się przejechać na to łowisko Włochy, zobaczyć, jak to tam wygląda. I posiedzimy chyba sobie troszeczkę na tej rzeczce, pobadamy temat, no i będziemy wracać na te karpie, bo tutaj bardzo chcę tego karpia albinosa dorwać. Na razie mam malutkiego, więc ja tu sobie na pewno jeszcze będę w tej Francji siedział, a przy okazji będziemy zwiedzać inne zbiorniki. Także tyle ode mnie dzisiaj. Życzę wam spokojnego poniedziałku, słuchajcie, bo to jest, oglądacie to w poniedziałek. My widzimy się we wtorek na live'ie i trzymajcie się, do zobaczyska, cześć.